Czerwiec 1945 rok. Do dolnośląskiego dużego miasteczka przyjeżdża Polak, który chce zacząć nowe życie. Naprzeciwko niego w rynku wychodzi burmistrz Polski tego miasta i mówi, że wita go z otwartymi dłońmi. Możesz, mówi, mieszkać w pałacu. Mamy 2, nawet 3 pałace, gdzie jeszcze są dzieła sztuki i stare meble. Będziesz tam mieszkał, będzie cały do dyspozycji, żebyś mógł nawet pilnować, bo ktoś by rozkradł. Gość mówi, panie, ja nie chcę niczego pilnować. Przyjdą bandyci w nocy, podrżną mi gardło. Panie burmistrzu, ja jestem fryzjerem. Chciałbym być fryzjerem. Czy mogę być fryzjerem? W sumie mamy jakiś zakład fryzjerski po niemiecki. Może pan zostać fryzjerem. I tak wyglądała polska rzeczywistość na ziemiach zachodnich od 1945 roku, od lata 1945 roku.